A Wadim tutaj zakłada jakieś urządzenie na koło. Na wszystkie koła, tak? Zakładacie? Na wszystkie. Witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj znowu jestem w Zielonej Górze, w Euromaster i będziemy dzisiaj zakładać opony w naszym Volkswagenie, więc chodźcie, zobaczymy jak to wygląda. Tutaj Krzysiek powiedział, że nam zrobi jeszcze geometrię, także zobaczymy co nas dzisiaj czeka. Dobra, wjeżdżamy na podnośnik. Auto już podniesione. Jak wiecie, nie mamy tych śrub zabezpieczających. Wszystkie mamy zwykłe, także wymiana opon będzie bardzo łatwa, nawet jak mi opona pęknie na trasie. Tutaj mamy nasze nowe opony. Założymy sobie Micheliny. 235x55 R17. Są to opony wzmocnione. I co najważniejsze, całoroczne. Teraz wentyl wycinasz, tak? Tak. Wymieniamy. Zawsze na nowej oponie to wymieniamy wentylek. Nowy wentylek. To taki wentyl kupuje się razem z oponami, czy wy macie nie, tutaj nie, już nie, my na mamy stanie? Cały czas, nie? Mhm. No, zawsze przy nowej oponie to zakładamy nowy wentyl. Co to się czyści? Tak, bo to zostaje od starej opony, nie? Aha, i musi być idealnie czyste. Żeby po prostu nie puszczało powietrze, nie szkodziło, nie? Te opony są kierunkowe. Mhm. Czyli trzeba dobrze założyć, tak? No dobra, dwie prawe, dwie lewe. No. Ile bar wejdzie? Tam dam na razie 3 bara, a tam później sprawdzimy. Tutaj Wadim, co robisz? Wyważamy. Wyważamy, tak? I zawsze trzeba wyważyć oponę? Po każdym razie. Wyważamy opony. Wadim odciął stare ciężarki i teraz trzeba przykleić nowe. To się przykleja, czy jakoś przyczepia? Przykleja się. Czyli jak widzicie, w tych miejscach trzeba przykleić ciężarki. Widzicie, te ciężarki mają tutaj takie papierki, które się odkleja i tam jest klej. Tutaj przy okazji sprawdzimy sobie jeszcze hamulce.
Nie wiem, czy to widać, ale tam jest jeszcze półklocka. Ale tutaj już tarcza jest trochę zużyta, ma rant, więc przy następnej wymianie od razu zrobimy też tarczę. Tutaj też tarcza już ma rant, ale jeszcze pojeździ. Jak widzicie, połowa klocka. Romega, te opony do wyrzucenia już? No tak spadły już, nie? Łyse, nie? A gdzie jest ten znacznik, który mówi o zużyciu? To już końcówka, nie? A to tutaj, zostało, tak? Zostało gdzieś tak 2 mm tej końcówki, nie? Aha. Czyli jak ten znacznik będzie łysy, no, jak dojdzie do niego, to już jest opona do wyrzucenia. Widzicie, 2 mm jeszcze widzisz? Zostało. Z tego masz kiepską zbieżność ustawioną, nie? A, i się ściera tutaj opona. Tak. Ale widzisz, to o. A, to już, tu już doszło. Czyli ta opona tak, się nie nadaje. Tak bardziej z jednej strony, nie? No. Od której strony? Od zewnętrznej, no. Od zewnętrznej, no. No, to robisz. Teraz się zatniemy tam kamerę, sprawdzimy zbieżność. A w tych nowych, gdzie jest ten znacznik? Aż tam widzisz? A tutaj. Tak. Trochę go nie widać, bo taki. No bo tam wiesz, tam zostaje głęboko tak, jest. 1,8 mm, nie? O, tutaj znalazłem ten znacznik, zobaczcie. Tutaj Romek mi powiedział, że ta opona wytrzymuje 875 kg obciążenia, a te stare. A, tak samo, nie? Tak samo? 875, czyli tak samo. Pewnie będziecie pytać o cenę. Taka opona kosztuje 644 zł. Jak widzicie, opinie są bardzo dobre, 5,5 gwiazdki, także myślę, że będzie dobrze. To jest klucz dynamometryczny, tak? Tak? 120 N. 120 N i dzięki temu nie przekręcisz śruby. To ile pompujemy? 3,1? 3,1, tak. 3,1. Teraz chłopaki będą robić geometrię. Tutaj jest taka specjalna maszyna do robienia geometrii. Są kamery. Wadim tutaj zakłada jakieś urządzenie na koło. Na wszystkie koła, tak? Zakładacie? Na wszystkie. Ile kosztuje u was takie zrobienie geometrii? Kiku przód 120, a cały pompek przód 200. 200. Na monitorze pojawiły się jakieś koła. Jak teraz blokuje hamulec. Kręcimy tak, jak na pokazał komputer. Prawo. Aha, i teraz Romek musi kręcić kierownicą, żeby komputer to zczytał. W prawo i w lewo. Jak to wygląda. Już macie wynik, tak? Tak. I co musicie zrobić teraz? Ty wiesz, przestawione lekko. I przód, prawa strona. Aha, czyli dwie opony, z przodu i z tyłu. Zaraz pokażę, o, tak wygląda przód, prawa strona jest, na czerwono. I tak wygląda tył. Czyli tam, gdzie na czerwono, musicie poprawić. Ta. Czerwono, na żółto to tak średnio. Tak, i zaczynamy teraz od tyłu. I później robimy przód. Kierownicę teraz ustawiamy na prosto. I blokuję. Kierownica to jest zablokowana. Na tych śrubach ustawiamy zbieżność z tyłu. Aha. Tutaj są takie specjalne śruby. To jest od tego koła. Czyli musisz dokręcić, tak? Nie, nie, odkręcam. A, odkręcasz. Odkręcam. I z tej strony jak kręcimy, to się przestawia. Jak tutaj kręcisz, widzisz na komputerze tak. Wynik. O, i teraz
też już widzimy. Na zielono? Jest na zielono. Jak widzicie, jest na zielono, czyli można już dokręcić tamtą śrubę. Tam jest na zielono i teraz po prostu z tej strony już dokręcamy tą śrubę. Tak samo do drugiej strony. A tutaj też poprawiasz po tej prawej stronie, ponieważ było na żółto, tak? Na żółto, tak. Aha. I musi być wszystko na zielono. Tak. Tutaj na razie jest na czerwono, po poluzowaniu śruby. Za chwilę będzie na zielono. O, widzicie, szczeleczka jest na środku. Czyli wszystko jest dobrze. To jest kąt. Ale w tym modelu nie ma regulacji kątów, nie? Aha. Ale też na żółto też spokojnie. O, i widzisz? Teraz już zrobiliśmy tył. Mhm. I prawa strona już stała na zielono, ale mu trzeba podkręcić, nie? Aha. Czyli się zmieniło. Z tyłu, musisz jeszcze poprawić. Przód. Przód. Tak. Zawsze jak robimy tył, to przestał jeszcze sam przód. Mhm. Teraz widzisz. Prawa strona jest igła. Mhm. O, i lewa jest dostępna. Mhm. A z przodu to jest na drążkach, nie? Z przodu na drążkach się reguluje, tak? Tak. Dobra, poświecimy latarką. Gdzie regulujesz? O, tutaj. O, a tutaj. Tak. Mhm. I teraz jak kręcisz na drążku, to, tak. To tam też widać. Czekaj, zaraz to zakręcę jeszcze raz. Mhm. Tak było. Aha, tak było. I teraz Romek kręci. Jest. I jest strzałeczka na środku. I mamy ustawione. Teraz musi dokręcić, tak? Tak. O. Teraz zobaczymy, jak to wygląda kompletnie. Tak wygląda przód. O, świetnie. Tak wygląda tył. Mhm. Czyli wszystko zrobione, tak, nie? Tak, jest cały ustalony. Czyli jak widzicie, trwało to z 10 minut dzięki temu sprzętowi. A jak Romek, jakieś warsztaty nie mają tego komputera, to ile taką zbieżność się ustawia? Tak dobrze nie ustawisz, wiesz, tego. Nie ustawisz tak dobrze, nie? Niektóre staram się jeszcze, wiesz, na linkach, ale to wiesz. Zawsze Aha. do nas później przyjeżdżałem, to przerabiamy. Na poprawkę, tak. No. Czyli od razu lepiej do was przyjechać i mieć zrobione dobrze. To jest dobry sprzęt, nie? Mhm. To nawet jak nie da się odkręcić na przykład drążka, i jak nagrzejemy to, to ten komputer widzi, że to już się zmienia, nie? No jak nawet po prostu to nagrzać. Mhm. On widzi normalnie ten taki milimetr. Jest tak bardzo dokładny. Nie wiem, czy wiecie, ale ta maszyna kosztuje 150 tysięcy i nie każdy warsztat ją posiada. Dobrze jesteśmy i co teraz trzeba zrobić? Masz menu tutaj w kierownicy całej. Którym... Czyli OK wcisnąłeś, tak? Tak, OK i w prawo, lewo, tutaj jest tam wiele rzeczy, które można zmienić. Uh-huh. Wchodzimy w ustawienia, uh-huh. jedziemy sobie w dół, o tu jest zegar, jednostki i tak dalej, jest takie coś jak ciśnienie w oponach. Uh-huh. Klikamy i masz zapis po sprawdzeniu ciśnienia we wszystkich oponach. Sprawdziliśmy, mamy napompowane jak należy, zapisujemy wszystkie wartości ciśnienia, odpowiadam tak. Potwierdź. O, i kontrolka zgasła. Zgasła. No. Teraz nie trzeba to jakoś do serwisu jechać, nie, można to samemu zrobić. Trzeba tutaj sobie poklikać, jest bardzo dużo ustawień, nawet masz wyświetlanie komputera. Masz sterowanie i tutaj sobie możesz po prostu wiele rzeczy, no zmienić język, tak? Jakieś dane, światła, zegar ustawić, no, opony zimowe, jednostki i tu jest to właśnie ciśnienie w oponach, nie? W sytuacji, kiedy by ci się to zapaliło, no to trzeba zjechać i zobaczyć, czy te ciśnienia są prawidłowe. Mhm. Jeżeli nie, to dopompować może być gwóźdź, może coś tam być, jeżeli jest wszystko ok, bo czasem to tak reaguje na zmianę temperatur. Jak na zewnątrz się na przykład robi mocno zimno, to tak na przełomie jesieni, to może wyskoczyć taki czujnik, a ciśnienia w oponach są ok. Aha. Delikatnie się zmieni i to wtedy wyskakuje i trzeba tak jak samo tu wejść i po prostu zapisać, zresetować. Tutaj nie przerwij, tylko potwierdź. Mhm. I potwierdzamy i wartości zostały zapisane. Ping i po sprawie.
nawet masz tutaj temperaturę oleju. Aż zasięg AdBlue, średnia prędkość, temperaturę oleju. 58. Tak, i na przykład jak jedziesz tam w trasie, ona tam do 100 stopni mniej więcej dochodzi, 100 parę stopni. Im bardziej zużyty olej jest, tym ta temperatura oleju będzie większa. Mhm. Tak więc możesz to zaobserwować, tak, że no, przykładowo po 10 tysiącach, jak jeździsz w trasie jakąś tam prędkością i temperatura jest na przykład 103 tam stopnie, tak olej jest zużyty, może być na przykład 105. I to wtedy też tak można rozpoznać, że ten olej jest do wymiany. Takie kilka ciekawostek. Zobaczcie, jak to ostatecznie wygląda. Piękne gumy. Teraz można jechać na Norwegię, nawet jak spadnie śnieg, to auto będzie się trzymać drogi. Po drodze podjechałem jeszcze na stację Lotos, żeby przeprogramować wiatola naszego. Także urywam go. I teraz pójdziemy tam do kasy i pan mi przeprogramuje klasę euro, bo jak pamiętacie, tu miałem euro 2 i pan powiedział, że jak dostanę dowód twardy, to mam przyjść i mi przeprogramuje na euro 5 albo 6, także zobaczymy, czy to szybko pójdzie. No a robię to po to, żeby mieć tańsze opłaty na autostradzie, jak będę jechał z przyczepą. Przepraszam was, że robię ujęcie w kibelku na stacji Lotos, ale zobaczcie, tutaj jest taki wieszak na kask. Pierwszy raz się z tym spotykam. Wieszak na kask. I go się tak stawia i można sobie powiesić kask, tutaj jakieś haczyki, rękawiczki czy coś takiego. Także zobaczcie, już wiem, gdzie będę tankował, jak zdam prawo jazdy na motocykl. Tutaj jest ułatwienie dla motocyklistów. Świetna sprawa. No i jestem z powrotem, moi drodzy. Powiem wam, że to nie miało sensu to pójście 3 dni temu, ponieważ dostałem nowe pudełeczko, nowe urządzenie i każda zmiana na samochodzie wymaga nowego urządzenia, więc niepotrzebnie szedłem tam kilka dni temu po to z miękkim dowodem, bo pan i tak musiał wszystko od nowa robić. Także zajęło to 10-15 minut. Chodzi o to, że na dowodzie twardym jest data produkcji samochodu i na podstawie tego pan wpisuje euro. Tutaj mi wklepał euro 5, tam było euro 2 i teraz wam pokażę, jaka jest różnica w cenie. Klasa druga to jest 40 groszy za kilometr, klasa piąta 20 groszy za kilometr. Także widzicie, opłaca się zmienić, bo macie o połowę tańsze autostrady. Jestem już w domu, proszę państwa. McQueena lubisz? Tutaj dostaliśmy od Krzysia i od Kini takie ręczniczki dla dzieci. Szymek, dla ciebie jest tutaj McQueen, Psi Patrol. No, każdy dostał po dwie. To Nady jest różowy i jeszcze Elza i Anna. Takie ładne ręczniczki, Elza i Anna. Masz Ania, masz drugi. Ale Nadia jaki ma? Takie same. Patrzcie, co mi dali! Ręczniczki takie kolorowe, dwa! Ty masz takie same jak ja. Ale fajne. I Anna. A ja mam takie. To jest tata, to w Eze. Pokaż, Szymuś. Szymuś ma takie. Dziękujemy bardzo. Właśnie przyszedł monitor Kasi do laptopa. Otworzymy go i zobaczymy, jak to wygląda. Jeszcze nigdy nie wymieniałem samodzielnie monitora w laptopie. Kasia mi kupiła na imieniny super nożyk. No, zobaczcie, jak profesjonalnie zapakowany. Ale tego dużo. Dokopaliśmy się w końcu, proszę państwa. Tak wygląda ta matryca. Tak wygląda z tyłu. Czekajcie. Tutaj są takie klipsy, które będę musiał pewnie odpiąć. Ze starego. No jest Dell. To teraz musimy iść po Kasi laptopa i wypiąć tamten stary. Teraz wam pokażę, ile taka matryca kosztuje. Matryca Dell Inspiron 17 kosztuje 299 zł. Tylko że to jest matryca używana. Tam były różne klasy. Ta jest A-, czyli tutaj jakaś jedna ryska powinna być. Były też inne klasy, bardziej zużyte. No ale wzięliśmy tą za 299. Mam filmiki, jak wymienić matrycę na YouTubie, także będę to robił z YouTubem. No i co? Działamy. Wiem, że potrzebuję kartę, żeby tutaj przeciągać i te pineski, te haczyki odpinać. Potrzebny będzie jeszcze cieniutki śrubokręt płaski. Myślę, że ten będzie dobry. A ten? Dobra. Kasia znalazła filmik, jak to naprawić. A ja wam jeszcze raz pokażę, jak to jest rozbite na pamiątkę. Takie coś. Tu pajęczynka. I tutaj jeszcze. Dobrze, zaczniemy od oderwania tej matrycy od obudowy. O, poszła. Pięknie.
Zobaczcie, jak szybko już mam tutaj otworzone. Teraz weźmiemy kartę i będziemy kartą jechać. Pięknie idzie. Jest. Zobaczcie, tą kartą jeszcze tu przejedziemy. Jejku, to szkło się nie rozprośnie. Nie wiem. Dobrze, mamy. Teraz trzeba odpiąć. I teraz, jak widzicie, matrycę kładę na klawiaturze. I tutaj trzeba odłączyć tą płytkę i tą taśmę. Jeszcze Kasia zauważa, że tu taka nitka idzie, taki pasek. I tutaj do kamery. Zaczniemy od tego, ale okazuje się, że to całe trzeba zdjąć. No, tutaj jest po prostu kamera i mikrofony. Teraz tutaj odklejamy taśmę. Tu była taka tasiemka, odkleiłem ją. To jest taka klamerka, trzeba ją po prostu zdjąć. I teraz można wypiąć. O, widzicie? Wypięło się. Teraz z tej strony, tu jest taka taśma żółta. Trzeba ją chyba odkleić. I tutaj się po prostu to wysuwa. No i matrycę mamy odpiętą, tylko to jeszcze trzeba odkleić. I możemy ją wyjąć. Tu jest jeszcze jedna śrubka. Trzeba ją wykręcić. Taka śmieszna, bo jest taka płaska bardzo. I wyciągamy. Pięknie. No, no i teraz podłączamy nową matrycę. Mam nadzieję, że będzie działać. Wszystko zrobię tak samo, jak pokazywałem, więc nie będę wam teraz pokazywał. Pokażę wam już gotowe ujęcie. Tylko wam pokażę, bo tutaj miałem problem, żeby odczepić te taśmy. Tu są po prostu takie zapadki, które trzeba podnieść do góry. I to, jak już będziecie wiedzieć, to już wyjęcie taśmy będzie bardzo proste. Dobrze, wszystko podłączyłem. Teraz zobaczymy, czy działa, więc włączam komputer. Działa, proszę państwa. Dobra, możemy teraz to złożyć. Tylko najpierw go wyłączę. Pękło. Kurczę. Podczas składania tutaj pękło mi. Widzicie? Jak docisnąłem. Ale co pękło? Szyba? No szyba. No ale co? Normalnie to zrobiłem. Niedobrze. Wydawało się bardzo proste, ale przy samym składaniu popełniłem błąd. A czemu? No za mocno, nie wiem czy za mocno, normalnie nacisnąłem i pękło. No już nic nie zrobimy, nie będziemy drugiego kupować. A tu odpryzło lekko, nie? No. Ania, nie przetnij się. Nie przetnę, przecież to jest deka. No dobra, trudno się mówi. Lepszy taki niż tamten, nie? No tamten już się sypał, nie? No. No dobra, sprawdzamy. Włączymy. Działa. Dobrze jest, dziękuję bardzo. Dobrze jest, zobaczymy tylko czy dotykowy działa. Wszystko działa. Ale czekajcie, coś zauważyłem, że tutaj sam monitor klika. Zobaczcie, jak dam tutaj myszkę w tym miejscu i zobaczcie, jak tu dam myszkę, to ona sama na górę wraca i dotyka monitor. Znaczy, tak jakby monitor sam w siebie pukał. I widać takie właśnie kółeczka. Bo jak puknę, to właśnie takie kółeczko się robi od puknięcia. Widzicie? Teraz to widać. A to puknięcie robi się właśnie w tym miejscu, samo. No i mam teraz problem. Nawet się nic nie da zrobić, bo zobaczcie, jak włączę Firefoxa, to przez to, że on dwa razy puka w belkę, to nie da się powiększyć okna w ogóle. Zobaczcie, powiększę okno, ono się samo zminimalizuje. Przez to, że dwa razy puka w belkę.